Dzień dobry, dzień dobry kochani, będziemy zaglądać. Na sobotę, niedzielę, to będzie jedno czytanie, czyli 3-4 sierpień 2024. Witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nasza, już znacie, nasza fajna talia Panda. Panda tarot. O, patrzcie. Mmm... Koniec trudności, koniec trudności, poradzimy sobie skarbeczki w tym czasie z tym, co tutaj ma się wydarzyć. No dobrze. Ogródki będą, jak to się mówi, wreszcie zagospodarowane. Trawa przecięta, wreszcie nam się zachce. To fajnie, to się cieszę. Kochani, mile widziane łapeczki, komentarze, subskrypcje, tak? Nie mam kalendarza koło siebie, nie wiem, kto ma imieniny urodziny, ale to nic, przyjmijcie ode mnie wszystkiego najlepszego, kochani. Zaraz dla was jakąś piękną kartę. Mam klucze. Mam klucze, to dostaniecie klucze. Po dwa. Już tak, już tak kiedyś chyba było, że... że więc tak, urodzinowe i imieninowe dwa i dla nas idą od razu dwa. Patrzcie, już się wyciągnęły, czyli chcą iść, po prostu chcą iść elegancko. Urodzinowi i imieninowi, co my tutaj mamy. Ukaż swoje wewnętrzne światło. No i jesteś dzieckiem szczęścia. No pewnie, że tak. A co dla nas wszystkich, czyli dla mnie, dla ciebie? Bądź otwarty na to, co nowe. A druga karta: zmierzaj do swojego celu. No pięknie, pewnie, że będziemy zmierzać. No, ja mam dużo planów na sobotę, niedzielę, a wy macie dużo planów? Hmm? Mam nadzieję, że moje będą wszystkie tak, jak trzeba. Wiecie o co chodzi. No to kartą dnia będzie sześć mieczy. Wcale mnie to nie dziwi. Wcale mnie to nie dziwi, że będzie sześć mieczy, bo yy, rozmawiam z wami. Yy, wiadomo, co się nadzieje na, nadzieje, na niebie dzieje. Ja już mówię skrótami, nie tak jak, yy, tak jak do tej pory. Yy, Merkury cofa się, więc kochani, yy, ja podejrzewam że dlatego otrzymaliśmy, no zróbcie ładnie. Dlatego otrzymaliśmy tą kartę, bo ona chce nam powiedzieć, że już czas najwyższy czymś skończyć. Coś zamknąć, może jakiś rozdział nawet w życiu. Może wegetowaliśmy, tak, może czas ruszyć na wakacje, może czas ruszyć na ogródek, wyrzucić wszystko z szafy, zrobić porządek i nie zostawiać niczego na za rok. Być może zrezygnujecie z jakiejś znajomości. Wcale bym się też nie zdziwiła. Być może ktoś z przeszłości chce do Was wrócić, a Wy obrócicie się na pięcie, powiecie, nie, nie, nie. Być może pewne układy, układziki międzyludzkie, które macie, stwierdzić, że jest tylko gorzej zamiast lepiej i te znajomości zamiast Wam. Jakoś pomagać, to po prostu, brzydko mówiąc, psują opinię, może nawet tak. Ja coś czuję, że możemy się spodziewać jutro, dzisiaj takich dużych zmian. Dla mnie karta bramy dla mnie karta zmiany. Owszem, dobry dzień, aby ruszyć w drogę, aby nie zahamować w połowie drogi i nie wracać się. Bo na tej karcie nie odwracamy się wstecz, nie patrzymy wstecz i nie wracamy do przeszłości. Także pamiętajcie, jeżeli znajdą się dzisiaj wracacze, oni nie mają nic nowego dla Was do zaoferowania. Ja podejrzewam, że te osoby wracają, dlatego, że moi drodzy, no, z Wami było fajnie, tak? Mieli wszystko, tak? A teraz? No właśnie, co jest teraz? Co oni mają do zaoferowania? Podejrzewam, że nic, bo miecze to dalej są kłótnie, to dalej są rozmowy o niczym. Niektórzy chcą zmienić swoje życie, rzucić palenie, wyjechać chociażby na weekend, chociażby do parku, chociażby statkiem, chociażby wyemigrować, nawet kochani z naszego kraju. Albo z tego, w którym się znajdujecie. Może są takie myśli. Ja mam takie wrażenie, że będzie tu osoba, która po prostu przekroczy swoje granice, które do tej pory mówiła, że to jest niemożliwe, że yy, nigdy nie chciałam iść tą drogą, nigdy nie chciałam tędy jechać i dzisiaj sobie podziękujecie, że się po prostu na to odważyłeś. Tak? Dlaczego? Hmm, dlatego, że wiecie, że do tej pory nic się nie zmieniło a zmienić się może tylko jak z tą kartą coś zrobicie znaczy z tym dniem coś zrobicie trzy pentakle dobra karta to wam wyjdzie ta zmiana wam wyjdzie kochani na, na dobre bardzo często te, ten układ też mówi o znajomościach internetowych. Może do tej pory nie chcieliście się bawić w żadne, no jak to się mówi, mm, e, randkowanie przez internet, czy też pisanie, ale być może, kochani, przez ten internet e, kogoś poznacie, tak? Być może wy będziecie odbierać gości, z którymi na przykład nie rozmawialiście, tak? Co by się, kochani, nie działo, jeżeli ktoś z was pracuje, widzę, że dużo będziecie szukać w internecie, będziecie dokonywać jakichś zmian w życiu zawodowym, czyli jeżeli ten pracodawca nie chce ci dać podwyżki od pierwszego, powiesz, no to trudno, to się chyba pożegnamy, ja chyba pójdę gdzieś indziej i ty pójdziesz gdzieś indziej, bo zdecydujesz przez ten weekend, że chyba, że się chcesz przekwalifikować, to jak najbardziej, kochani, karta mówi, że tak. Jeżeli chcecie się przekwalifikować, zmienić zawód, jak najbardziej też. Ale coś Was widzę, kochani, w handlu, coś gdzieś tak widzę, że w ogóle niektórzy mogą zupełnie coś innego wykonywać niż, niż to, co do tej pory, tak? Słuchajcie, jeżeli jesteście w stałych relacjach, takich wiecie, że sobie tam mieszkamy, razem jesteśmy, czy tam mąż, żona, czy, czy obojętnie kochani jak, to widzę, że nie chcecie rozmawiać o problemach, po prostu zamiatamy pod dywan, żeby był fajny weekend hmm. czy to jest dobre czy złe, nie mnie to oceniać ale bardzo często ta karta też oznacza kochani, że wasz partner albo wy, musi wyjechać do pracy daleko, bądź już pracuje daleko od was i to jest ta rozłąka że niestety ten wasz związek jest ale brzydko mówiąc, na papierku, na odległość i rzadko się widzicie. Pieniądze są, a osoby nie ma. Często single spotykają osobę po trudnych przejściach, więc jeżeli jesteś singlem bądź chcesz zmienić to musisz zauważyć, że ta osoba, która będzie w twoim życiu, czy też poznasz ją w ten weekend, ona jeżeli nie będzie chciała tobie o czymś powiedzieć, to tylko dlatego, że to nie jest miłe. To tylko dlatego, że ona ma straszne, trudne przejścia. Ona mogła być molestowana, ona mogła być bita, ona mogła być. No nie będę już kochani wymyślać, ale to jest czarny scenariusz. Czarny scenariusz. Próbujcie się dogadać. Jeżeli było między Wami, powiedzmy, no, no, jesteśmy wszyscy ludźmi, także wiemy, jak jest, tak? Jeden dzień jest dobrze, jeden dzień jest źle. Jeżeli go nie ma, czy jej, bo, bo pracuje za granicą, więc tak często się nie kłócimy. A może jednak. A może jednak. Ta karta trochę jest tajemnicza dla mnie. Przede wszystkim wskazuje to, że jeżeli osoba jest daleko od nas, może mieć swoje tajemnice, sprawy, o których nam nie powie, a nawet się nie dowiemy nigdy. Oddalenie fizyczne, jeszcze chciałam powiedzieć, od, od osób, które nie wiem, czy ze sobą sypiają, spotykają się, czy coś takiego, czy nawet z rodziną, kochani, bo to nie musi być twój partner, partnerka, to może być nawet i Sąsiad, dobra koleżanka, widzę jakieś odsunięcie, tak jakby ktoś się na kimś albo zawiódł, kochani, albo powiecie, że nie, że teraz musicie mieć ten weekend, coś czuję dla siebie, tak? Coś czuję, że dla siebie. Niektórzy powiedzą, że komuś muszą pomóc. Nagle pojadą do koleżanki, kolegi tapetować. Ale ta karta może też oznaczać, kochani, ja to tak czuję, że ty chcesz pomocy, a wiesz, że nie ma ci kto pomóc, że jesteś sam, że musisz z tym problemem, który się pojawi, musisz sam. Szóstka Mieczy to też, kochani, karta posłańca. To jest też wiadomości, które przychodzą. I to są dla mnie przynajmniej um, um, przełomowe wiadomości, które wskazują, że możemy coś z tym zrobić, tak? Myślę, że dla. Um, jakby to ująć. Myślę, że o pewnych rzeczach nie będziecie chcieli rozmawiać, i, i tutaj nie chodzi o dyskrecję, kochani, tylko o to, żeby świat się o tym nie dowiedział. Po prostu zostawiamy to tak, jak jest, i koniec. Czyli dyplomatycznie po angielsku wyjdziemy z tego, tak? O, właśnie, wyjście po angielsku to chciałam powiedzieć. Ale to też uważajcie, bo jeżeli mamy styczność z innymi osobami, to te osoby mogą być przebiegłe, mogą nie mówić nam wszystkiego, tak? No i trzymajcie nerwy na wodze, ja bym powiedziała tak. Kochani, miłego weekendu Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Słyszymy się wieczorkiem. papa. Pa.